Witajcie w drugim odcinku programu Rozkręt. Dzisiaj znajdujemy się w Rzeszowie, żeby pokazać Wam jedną z największych imprez ekstremalnych, a przynajmniej największą tutaj na Podkarpaciu. Chodźcie z nami i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jest z nami współorganizator imprezy. Chciałem się spytać, witam Ciebie. Chciałem się spytać, jak wyglądało zorganizowanie takiej dużej takiej masówki. Dzień dobry, Bartłomiej Skubisz, rzecznik prasowy Extreme Day. Jak wyglądało? No jest to szereg działań, które trzeba podjąć, żeby taka impreza się odbyła, ale mamy o tyle łatwo już, że to już piąta edycja jubileuszowa i po prostu z roku na rok organizatorzy nabierają doświadczenia i uczą się, jak co roku coraz lepiej tą imprezę organizować. I dzięki temu, że jest to już piąta edycja, mamy szereg kontaktów z ludźmi, którzy uprawiają stand, z ludźmi, którzy uprawiają dirt. Mamy doświadczenia z poprzedniego roku z organizacji zawodów streetballowych, więc no, po prostu jest to wielomiesięczna praca przed imprezą, dogrywanie wszystkiego po to, żeby ta impreza się odbyła. No, w tym roku jest jakby oprócz jubileuszu jest jeszcze inna specjalna okazja, ponieważ tak naprawdę Extreme Day odbywa się w ramach imprezy całej akcji organizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Weekend Bez Ofiar, Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa. I chcemy też tutaj promować bezpieczeństwo na drodze, no, szczególnie wśród ludzi, którzy tak naprawdę uprawiają te sporty ekstremalne, tak? Jeżdżą na motorach, jeżdżą na rowerach, przyjeżdżają z tuningowanymi autami szybkimi. Tak naprawdę ci ludzie często bardzo ryzykują i to tutaj powinniśmy promować bezpieczeństwo na drodze. Więc połączenie tych dwóch imprez daje właśnie taką imprezę z takim dużym rozmachem, czyli piątą jubileuszową edycję Extreme Day. Skupmy się właśnie na tych sportach ekstremalnych. Skąd ludzie, którzy dzisiaj tutaj pokazują swoje umiejętności? Tak naprawdę z całej Polski, ponieważ jest pierwsze oficjalne zawody w stancie, czyli w różnych ewolucjach na tak zwanych ścigaczach. Do tej pory były to tylko pokazy, czyli przyjeżdżała pewna grupa, pokazywała swoje umiejętności, ale nie było rywalizacji. Teraz są nagrody za pierwsze miejsce 5000 zł, za drugie miejsce 2000, za trzecie miejsce 1000 i zgłaszają się stanterzy z całej Polski tak naprawdę. Między innymi na przykład z grupy FRS Zamość, którą gościliśmy dawniej na pokazach. Jest również Stanter 13, jeden z czołowych stantowców w Polsce. Jest również jedyna kobieta, która czynnie uprawia stant. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę wszystkie klasy, w których startują zawodnicy, jest około 30 osób z całej Polski. Także oni sami chcieli tu przyjechać, oni sami chcieli się sprawdzić, sami chcieli powalczyć i zdobyć nagrody. No jak wygląda właśnie Podkarpacie na tle innych miast w Polsce, które właśnie organizują podobne tego typu imprezy? Tego typu imprezy odbywały się w kilku miastach w Polsce. Ciężko nam się, wiadomo, porównywać. Są imprezy również z dużym sponsoringiem, jakieś
dużych firm. My tak naprawdę robimy to wszystko własnymi siłami, oczywiście przy wsparciu różnych sponsorów, ale staramy się nie porównywać, tylko z roku na rok organizować coraz lepiej. Wydaje nam się, że jest to jedna z ciekawszych imprez plenerowych na Podkarpaciu na pewno. I no mówię, z roku na rok i ranga rośnie i świadczą o tym chociażby ci wszyscy zawodnicy, którzy tutaj byli dzisiaj. Jest to impreza darmowa. Wieczorem są koncerty, 5 godzin koncertów popularnych wykonawców. To wszystko tak naprawdę robimy dla ludzi, którzy mogą tu przyjść i totalnie, zupełnie nieodpłatnie bawić się razem z nami. Cieszymy się, że pogoda dopisała, ponieważ w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy Extreme Day w weekend majowy, 2 maja niestety pogoda spłatała nam figla i, że tak powiem, bardzo pokrzyżowała plany. Dzisiaj cieszymy się, że jak na razie jest wszystko fajnie. Co jeszcze oprócz sportów ekstremalnych tutaj możemy zobaczyć? Oprócz sportów ekstremalnych nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkich, bo jest oczywiście jeszcze dirt, czyli wyczynowa jazda na rowerach, wyczynowe skoki na rowerach. One odbywają się na torze na Olszynkach. To jest tak naprawdę 2 minuty drogi wzdłuż Wisłoka stąd. Oprócz tego mamy jeszcze zawody deskorolkowe pod mostem zamkowym. Mamy streetball, pokazy, przed chwilą też były pokazy slam dunków, pokazy żonglerki piłką. Będzie konkurs rzutów za trzy, będzie konkurs wsadów. Mamy pokaz ratownictwa medycznego, właśnie pracę skoordynowaną wszystkich służb po wypadku. Czyli ratownicy, straż pożarna, policja pokazują, jak należy działać podczas wypadku i jak należy współpracować jakby z ludnością cywilną, czyli co przypadkowy świadek wypadku, jak może pomóc, co może zrobić. No i co? Mamy kiełbaski, mamy napoje i wieczorem mamy koncerty. Tak naprawdę masa atrakcji i warto tu być tak naprawdę od początku do końca, bo cały czas się coś dzieje. Jeszcze jakiś czas temu był tutaj Maciek Kuciapa, czołowy rzeszowski żużlowiec od 20 lat na torze, kapitan rzeszowskiej drużyny. Są auta, jest pokaz tuningu. Tak naprawdę masa atrakcji, które warto zobaczyć i myślimy, że za rok na pewno kolejny Extreme Day też się odbędzie i będzie jeszcze ciekawiej. No, my będziemy zapraszać i my idziemy dalej. A tutaj zostawiamy i pozdrawiamy organizatora. Dzięki. W takich wypadkach... Z logiem, pierdolę nie robię przy ładnej pogodzie. Kiedy myślę sobie, że nic nie robię, to robię to, co robię co dzień. Nosisz torby jak pracoholik, a ja wiem, że torbę skuna wolisz. Zapierdalasz dziennie 10 godzin, a dychy wydajesz w ciągu godziny niedoby. Znam inne sposoby na luz, nocą jak zaklina słów. Będziesz uzależniony ode mnie jak leniuchowania kurki. No bo że spuch od jedzenia, a tego garba to masz od pracy czy od siedzenia. Odpoczywam jak w Lobena, odcinam się murem. Pakuję sprzęt, nie błękitną, ma czarną lagunę. W środku uczu strumień, wkraczam w kolejną turę. Leniuchuję, czasu nie marnuję, powracam z bólem. Na to planie siedzi leń myśli, nic nie robi cały dzień. Tylko myśli, dochodzi tam, mam jak się bony mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa myśli. Na to planie siedzi leń myśli, nic nie robi cały dzień. Tylko myśli, dochodzi tam, mam jak się bony mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa myśli. Miasta porastać, dać pasta. Do kopa czasta, bo pęcherz mi dał znak. Odlać się raz, dwa, szczoteczkę i pasta. Odpalić kompas, lub zęby i jazda. Każdy normalny człowiek zaraz z rana jak stanie, bierze się za śniadanie, a ja zaczynam pisanie. Bo pchany może przez talent, choć ociej przez grafomanie. Wyciągnąć funkcjonowanie, swe muszę spędzić choć zdanie. Full na membranie, zasiadam na tapczanie. Szybko nie wstanę, choć miałem sprzątanie w planie. Wciąż odkładam je i tonę w bałaganie. Pena sadza mnie na siłę przy ekranie. Jeśli gdzieś wstanę, to by stanąć za barem. Wieczorem jestem barmanem na godzin parę. A tak poza tym to mam generalnie p***ane. Siąść na tapczanie, pisać to kardynalne zadanie. Na tapczanie siedzi leń myśli, nic nie robi cały dzień. Tylko
tylko myśli dochodzi na mną jak symbolny mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa. Myśli na tatanie siedzi lęk. Myśli nic nie robi cały dzień. Tylko myśli dochodzi na mną jak symbolny mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa. Myśli na tatanie siedzi lęk. Myśli nic nie robi cały dzień. Tylko myśli dochodzi na mną jak symbolny mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa. Myśli na tatanie siedzi lęk. Myśli dochodzi za mną jak cień, bo mnie mowa. Postanowiłem tylko ubierać słowa. Myśli move an inch. I was running in place, I'm on top now, rubbing my fucking nuts in your face. First there's nothing, now there's butts before me. All female, never here without the leap. No guts, no glory, I didn't give a fuck. Got up, created my path, my future is now. Present shit, I made it at last. Niggas that didn't believe are now haters in me. These same haters believe they're now greater than me. They angry at me cause they bitch trying to make it with me. So I grab a taste of they breezy and tell them it can't be. I lost love over rap, without love I adapt to my surroundings, the streets. Cause if not, I am trapped, no joke. Put my hands around your throat and make you choke. To my exes from the past, you'll get a Nosco. I know some bitches who be sleeping on niggas' dreams. They leave when that nigga blow, she the first bitch on the how knees. How you like me now? You heard of hating, you never wanted to see me at the top. But I'm here, motherfucker. How you like me now? All the bitches, you never gave me the time. Now your loads about to stay from my mind. How you like me now? It's for the people who said I'd never succeed. But I'ma shine as long as I breathe. How you like me now? It's for the hating, you never wanted to see me at the top. But I'm here, motherfucker. Jesteśmy na właśnie na parku dirtowym, tutaj rozmawiamy z Orkanem, który zajął drugie miejsce w zawodach. Powiedz mi, od ilu lat trenujesz? Oj, no stosunkowo niedużo w sumie, to jest chyba mój czwarty sezon, w tym od wiosny zacząłem czwarty sezon, tak. To się zaczęło jakieś 3 lata temu, od, no w sumie to było niepozornie, nie myślałem, że aż do tak daleko zajdę, co mnie bardzo cieszy. Jak wygląda Podkarpacie w, że tak powiem, w rankingu tych wszystkich miast, województw na terenie całej Polski, jak wygląda tutaj w sportach ekstremalnych, w dircie, jak to wygląda? W dircie ogólnie, jak widzicie, mamy wszystko za sobą, piękny tor. Po prostu moim zdaniem, byłem na wielu miejscówkach w Polsce, ale rzeszowski tor jest przygotowany. Tu płynność, hopek, wysokość lotów bardzo mi odpowiada. Wszystko jest ładnie, elegancko. A poziom zawodników, no dobry jest, dobry jest. Chłopaki tutaj potrafią wykręcić parę fajnych sztuczek, co było zresztą widać parę godzin temu. Co wykręciłeś? Może pochwalić się, że zajęłeś drugie miejsce? Oj. Nie wiem, czy to w ogóle będzie coś mówiło innym. Ale myślę, że na przykład backflip, to flip standardowa w sumie sztuczka już teraz w Polsce. Tailwhip polega na obkręceniu rowera wokół osi kierownicy. Po 3/6 z jakimiś tam kombinacjami, potrójne kany, jakieś nafingi. No ogólnie ludziom pewnie to nic nie powie. Dzięki w takim razie za rozmowę, a my idziemy dalej. How you like me now? 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 To już koniec na dzisiaj ekstremalnych przejażdżek. Zapraszamy na następny odcinek programu Rozkręt, a wy odwiedzajcie nas na Facebooku i na Gmailu. Adres poniżej.